Cześć i czołem drodzy widzowie. Niecałe dwa tygodnie temu wrzuciłem na kanał film, w którym prezentuję atrapę pistoletu maszynowego, którą nazwałem trenażerem. Mojego pomysłu, którą wykonał i zaplanował jak to w ogóle skonstruować, jak to wyprodukować. Cały proces technologiczny opracował pan Krzysztof, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. No i... Opowiadałem tam, że to był taki wynalazek, żeby stworzyć tanie i bardzo wytrzymałe narzędzie do nauki wszelkiej maści strzelców i innych kadetów w organizacjach proobronnych, żeby trochę ich w miarę niskim kosztem zapoznać z obsługą broni na szkoleniu podstawowym czy też unitarnym bo tam w filmie opowiadam, jakie z tego problemy wynikały, co, jak, dlaczego to powstało. W każdym razie na koniec filmu powiedziałem, że jak ktoś coś zaoferuje, będzie miał coś na wymianę, a może nawet jak będzie miał na tyle dobry i ciekawy pomysł, że przekona mnie do tego, to ja jestem gotów nawet ten PM oddać za darmo. Mine. Ok, nie make żadnych sudden To nie jest. Miałem teraz ciężką rozkminę. No bo było kilkanaście bardzo intrygu, intrygujących yy, propozycji, yy, bardzo intrygujących projektów. Czy to, że się za coś zamienimy, ktoś mnie gdzieś zaprosi, albo po prostu, że no ciekawa ekipa, ciekawe rzeczy robi, może warto, yy, ale niestety, no, nie dało się, no, nie da się tutaj zrobić tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo propozycji kilkanaście pm 1. Ponumerowałem je więc i Poprosiłem kumpla, że słuchaj, rzuć liczbę od jednego do. Rzucił liczbę i wypadło na grupę taktyczną Wiking z Koluszek. W drodze losowania z tych najciekawszych propozycji wygrała grupa Wiking, jak będą się wystawiać i będą pokazywać swoje szpeje, sprzęt, opowiadać o tym na jakiejś imprezie. To na fanpage'u na Facebooku, link w opisie, będzie podana informacja, bo będziecie w ramach ich grupy mogli podejść, podjechać, zobaczyć, obejrzeć, oddać suchy strzał, na żywo zobaczyć ten wytwór mojej chorej wyobraźni. No a że mamy Boże Narodzenie, już niedługo, bo już jutro i pewno chcielibyście jakiś prezent, to po chwili zastanowienia pojechałem do Poligrafii, dałem do zeskanowania wszystkie plany. Jeśli chcecie z nich skorzystać. Link do planów zeskanowanych jest w opisie. Tam jest link do dysku Google. Możecie sobie z tego mojego dysku to pobierać, korzystać, modyfikować. To jest za darmo. Każdy może używać. Róbcie sobie z tym co wam się żywnie podoba. Jedynie tylko mam prośbę, jak już coś z tego zrobicie, wymodzicie, to podeślijcie mi zdjęcia na maila i krótki opis, bo sam jestem ciekaw, kto i co będzie w stanie na bazie tych planów zrobić. A ponadto, jeśli uważacie, że to była ciekawa koncepcja, i że chcielibyście, żebym więcej takich popapranych rzeczy, które gdzieś tam w mojej głowie związanych z militariami się urodziło. Jeśli chcielibyście, żebym dalej tego typu rzeczy wymyślał, jeśli to Was interesuje, to dajcie mi znać w komentarzu. A jak chcecie wesprzeć moją pracę, jeśli uważacie, że to miało jakąkolwiek wartość, że cokolwiek wniosłem do waszego życia, to w opisie jest także link do Patronite'a. To nie musi być dużo. Każde 5 zł absolutnie mnie zadowala i cieszy, bo to oznacza, że obdarzyliście mnie zaufaniem i że raz na jakiś czas udało mi się zrobić coś dobrego. Dziękuję za Waszą uwagę. Korzystając z okazji, pozdrawiam grupowiczów z grupy irytujący ludzie, których dzisiaj w przeddzień Wigilii spotkałem w moim rodzinnym mieście. Dziękuję, że przyjechaliście. Reszta, żeby się dowiedzieć o co chodzi, będzie musiała trochę poczekać. No a że jutro jest Wigilia. Kończę, i żegnam się, bo jutro też zamierzam Was zaskoczyć filmikiem. Wesołych świąt i do zobaczenia.